Radio Opole. Twoje sprawy, twoja Państwo, muzyka. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu dziekanowi Goryszewskiemu za to, że umożliwił, aby to dzisiejsze spotkanie odbyło się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. To było ważne, że to było spotkanie w siedzibie adwokatury, ponieważ adwokatura powinna być takim miejscem, gdzie strony, które czasami nie mogą się dogadać, mają taką przestrzeń. Bo jednocześnie jest to instytucja, myślę, że absolutnie neutralna, jeśli chodzi o rozwiązywanie tego typu kwestii. Od początku zakładaliśmy, że organizowanie tego typu spotkania gdzieś albo w siedzibie Urzędu Miasta, albo gdzieś w którejś z gmin, albo w jakiejś instytucji kultury, to zawsze by, można powiedzieć, powodowało dodatkowe emocje, dlatego szukaliśmy takiego miejsca maksymalnie neutralnego i wydaje mi się, że to się akurat dobrze sprawdziło, także to, że to była stosunkowo mała sala, w związku z tym lepiej się rozmawiało. To po pierwsze. Po drugie, chciałbym powiedzieć, że rozmowa była bardzo emocjonalna, momentami wręcz burzliwa. I wydaje mi się, że to, co było bardzo cenne w tej rozmowie, to to, że ona była szczera i że chyba strony dość dokładnie wiedziały, jakie są ich mocne i słabe strony. I to, że w tym spotkaniu uczestniczyły no, chyba wszystkie możliwe strony, a mianowicie i przedstawiciele gmin okolicznych, których części mają być włączone do Opola, i przedstawiciele miasta, i przedstawiciele, i sam pan wojewoda, marszałek województwa, wicemarszałek, ale także, co ważne, bo to czasami pomija się w debacie, przedstawiciele powiatu opolskiego, dla których to także ma znaczenie, to znaczy połączenie czy rozszerzenie granic Opola ma także znaczenie dla tego, jak będzie funkcjonował powiat opolski, że pewne kompetencje zostaną mu zabrane, przeniesione do miasta. Teraz to, co ustaliliśmy. Wydaje mi się, że bardzo ważną rzecz, którą podkreślić, jest to, że strony mają swoje zróżnicowane podejście, jeżeli chodzi o ocenę prawną całej sytuacji. I to nie jest tak, że ta rozmowa oznacza, że włodarze poszczególnych gmin pogodzili się z faktem wydania tego rozporządzenia Rady Ministrów. Z tego, co wiemy, będą oni podejmowali różnego rodzaju działania prawne kwestionujące rozporządzenie Rady Ministrów, ale także wcześniejszy tryb przeprowadzenia całego procesu połączenia, czyli składania tego wniosku, i jakby strony to akceptują i rozumieją. Natomiast niezależnie od tego i niezależnie od tych sporów, które dotyczą kwestii powiększenia Opola, strony zgodziły się, że należy dla dobra wszystkich mieszkańców gmin niezwłocznie rozpocząć rozmowy, które zmierzają do wypracowania zasad rozliczeń między zainteresowanymi gminami, których granice zmienią się wraz z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów, czyli wraz z dniem 1 stycznia 2017 roku. Ważna kwestia, o której nie należy zapominać, że to nie jest tylko i wyłącznie problem tych mieszkańców, którzy zostaną niejako włączeni do kwoty mieszkańców Opola, ale także to jest problem tych gmin, których obszary zostaną pomniejszone i które będą po prostu miały mniejsze budżety na prowadzenie swojej działalności, a jednocześnie gminy te na przykład mogły zaciągnąć kredyty na różnego rodzaju działania inwestycyjne. To są bardzo skomplikowane kwestie, które wymagają rozliczeń, wymagają porozumienia, wymagają zastanowienia się. I to jest oczywiście nie tylko ta kwestia, ale to są też kwestie szkół, kwestie klubów sportowych, kwestie domów kultury, całej takiej, można powiedzieć, infrastruktury lokalnej, która funkcjonuje i która powinna być przedmiotem refleksji. I teraz, co to oznacza? To oznacza, że w ciągu najbliższych tygodni odbędą się spotkania bilateralne pomiędzy miastem Opole, przedstawicielem miasta Opole z udziałem oczywiście pana prezydenta, a przedstawicielami wszystkich gmin. Czyli po kolei każda gmina po kolei, po to, aby ustalić pewien protokół rozbieżności i zbieżności, czyli to, gdzie można powiedzieć pasuje, jeżeli chodzi o to połączenie, a gdzie pojawia się konflikt, pojawia się problem, pojawia się jakieś oczekiwanie. Także wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby tego typu działania przeprowadzić, gdyż jeżeli byśmy się przyjrzeli
podejściu w poszczególnych gminach, no to widać, że one są zróżnicowane, że niektóre są bardziej, można powiedzieć, otwarte, inne są trochę mniej otwarte na ten proces dyskusji. Natomiast w pewnym sensie Urząd Rzecznika jest trochę takim, tak bym powiedział, gwarantem tego, że te rozmowy się w najbliższym czasie odbędą, ponieważ zaplanowaliśmy, że na początku września, mniej więcej w okolicach 5-7 września, odbędzie się kolejne spotkanie dokładnie w tym samym składzie. Czyli wszystkie te zaangażowane strony, tak aby po prostu zobaczyć, w którym momencie jesteśmy i jak ten proces przebiega. Czyli w pewnym sensie z jednej strony akceptujemy to, że może toczyć się ten spór, znaczy akceptujemy w sensie takim, że to jest naturalne, że ten spór może się toczyć i to nie jest tak, że strony się, nie wiem, gdzieś tam dogadały i stwierdziły, że z tego rezygnują. Absolutnie nie, ale jednocześnie no, zdajemy sobie sprawę z tego, że gdyby nawet zaszło, gdyby ten spór do niczego w pewnym sensie nie doprowadził, to i tak trzeba się przygotowywać i podejmować działania dotyczące kwestii powiększenia, tak aby mieszkańcy na tym nie... Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.